polski koncern naftowy Orlen środki finansowe planowane na tegoroczną edycję Płockich Ogrodów Światła przeznaczy na świąteczne paczki dla płockich seniorów. W związku z panującą pandemią COVID-19 najważniejsze jest w tym czasie zdrowie i bezpieczeństwo seniorów. Dzięki tej akcji starsze osoby będą mogły otrzymać prosto pod drzwi swoich domów bądź mieszkań gotowe paczki z wigilijnymi potrawami. Zdecydowaliśmy się przekazać środki finansowe, które mieliśmy zaplanowane na organizację Płockich Ogrodów Światła, na świąteczną paczkę dla płockich seniorów. Rzeczywiście z myślą o płockich seniorach, o ich zdrowiu, bezpieczeństwie postanowiliśmy zorganizować świąteczną paczkę, która będzie zawierała w swoim składzie produkty wigilijne i świąteczne, które na pewno pozwolą naszym płockim seniorom spędzić te święta cieplej, wygodniej, po to, żeby nie wychodzili chociażby z domu. Ale z drugiej strony to akcja, która jest dedykowana również dla polskich firm gastronomicznych, bo wiemy doskonale o tym, że lokale gastronomiczne są zamknięte, tylko potrawy na wynos są przez nich serwowane. Dlatego zorganizowaliśmy również tę akcję z myślą, z drugiej strony również o firmach gastronomicznych, po to, żeby im pomóc w tym trudnym okresie. W akcji koncernu Świąteczna Paczka dla Płockich Seniorów będą mogły wziąć udział osoby od 70 roku życia zamieszkujące w Płocku. Zarejestrować mogą się sami seniorzy, dzwoniąc na infolinię, bądź zgłosić mogą ich opiekunowie. A kiedy i w jaki sposób można wyrazić swoją chęć udziału w akcji? Infolinia będzie otwarta od 1 grudnia do 13 grudnia. Płocki senior może zadzwonić bądź opiekun w jego imieniu na tą infolinię, zgłosić chęć otrzymania takiej paczki, podając swoje imię, nazwisko, adres dostarczenia paczki i datę urodzenia i oczywiście to zostanie zrealizowane. Paczka zostanie dostarczona bezpośrednio pod drzwi jego domu, mieszkania w 23 bądź 24 grudnia zgodnie z umówioną rozmową telefoniczną. Paczki z wigilijnymi przysmakami będą restauratorzy dostarczać do domu każdego seniora, który został zakwalifikowany do akcji, a decydują o tym wymogi formalne i kolejność zgłoszeń. Będą to potrawy wigilijne i świąteczne, na pewno nie zabraknie barszczu, kapusty, pierogów, takie nasze tradycyjne polskie potrawy. Świąteczne posiłki dostarczone zostaną z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa, w rękawiczkach jednorazowych, w masce oraz z zachowaniem dystansu. Każdy senior będzie mógł odebrać paczkę osobiście bądź za pośrednictwem swojego opiekuna. Płockie Ogrody Światła to nie tylko są światełka, ale to przede wszystkim ta atmosfera, którą stwarzają Płockie Ogrody Światła, atmosfera świąt Bożego Narodzenia, to przede wszystkim integracja rodzinna, bo o to zabiegaliśmy i dlatego one zostały stworzone i rzeczywiście stały się już tradycją, ale oczywiście od tego zupełnie nie odstępujemy. Będzie duża 10-metrowa choinka, która będzie świeciła od 12 grudnia aż do 6 stycznia przyszłego roku. Piękna, kolorowa, 10-metrowa choinka stanie tradycyjnie obok płockiej katedry.